Maciej Zieliński, witam i zapraszam na program Kontrast w Zebra TV. A dzisiaj państwa i moim gościem jest wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Dzień dobry panie wojewodo. Dzień dobry. A także kandydat w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w okręgu radomskim. Zgadza się? To prawda, to prawda. Kandyduję do Sejmu. Jest to dla mnie nowa, nowa okoliczność. Choć myślę, że decyzja nie jest aż tak bardzo zaskakująca. No, moja dotychczasowa aktywność w życiu... Publicznym, zarówno w samorządzie, jak i teraz w administracji rządowej. No i to wieloletnie doświadczenie, jakie za tym stoi, myślę, że, że predysponuje mnie też do tego, żeby być może pójść krok do przodu i spróbować swoich sił, najpierw w kampanii, yy, yy, kampanii do Sejmu, a jeżeli yy, wyborcy w Radomiu, Radomianie i mieszkańcy ziemi radomskiej uznają, że, że mogę ich godnie reprezentować w Sejmie, to być może także zasiądę w ławach poselskich. Może, pani wojewodo, jest to yy, kandydatura o tyle zaskakująca, że nie był pan brany pod uwagę w przedwyborczych spekulacjach. No właśnie, co zaważyło na tej decyzji? Czy to była pana osobista decyzja, czy też sygnał z centrum z ulicy Nowogrodzkiej. Artur wiesz rozumiesz. Panie redaktorze, no tak, jak, tak jak Pan powiedział no myślę, że to taka chyba wspólna decyzja. No ja jako osoba publiczna polityk muszę być przygotowany na różne rozwiązania także na takie jak Stardos RP. ale jeżeli mi powiedział, że nie chciałbym no to bym oczywiście również skłamał budujemy zbudowaliśmy silną listę do do, w tych wyborach do parlamentu no, walczymy o jak najlepszy wynik, więc być może ktoś tam w centrali też uznał, że moja pozycja jako wicewojewody Mazowieckiego i jednak spora aktywność w ostatnich latach, także nie tylko tu w Radomiu, ale, ale także w całej naszej ziemi radomskiej, w całym okręgu siedemnastym no, jest na tyle aktywna, że, że, że mogę być wartością dodaną do listy Prawo i Sprawiedliwości, stąd też moja obecność. Panie wojewodo, jeśli mówimy o tym, że pańska kandydatura była pewnym zaskoczeniem, to już takim totalnym zaskoczeniem na pewno był start Roberta Bąkiewicza na listach Prawa i Sprawiedliwości w Radomiu. Kandydat, który budzi kontrowersje, budzi wielkie emocje, o którym się mówi dużo i mówić nie przestaje. Także stał się on obiektem pewnej oceny, czy też sondażu sondażowni SW Research. Ten sondaż został zrealizowany dla Dziennika Rzeczpospolita, a pytanie brzmiało, jak ocenia pan ani pojawienie się Roberta Bąkiewicza na listach wyborczych PiS. I tutaj niemal 44% ankietowanych ocenia obecność Bąkiewicza negatywnie, nieco ponad 9% pozytywnie. Jak pan ocenia te sondaże? Czy to była dobra decyzja, aby Robert Bąkiewicz startował z Radomia? Panie redaktorze, ja się do sondaży nie przywiązuję. Są różne sondaże na różnych grupach przeprowadzane, więc, więc ja zostawiam je to jakby troszeczkę z tyłu. Pan Robert Bąkiewicz startuje z naszej listy tutaj w Radoniu. Został zgłoszony przez naszego koalicjanta suwerenną Polskę. Pojawiały się przecież różne nazwiska, także miał być przedstawiciel partii KUKIS. Ostatecznie jest to przedstawiciel suwerennej, suwerennej Polski. Jest to na pewno osoba może nie tyle kontrowersyjna, co, co na pewno wyrazista. Tak? To pan, pan Robert Bąkiewicz nie, nie wstydzi się swoich poglądów narodowych, katolickich, no ale póki co to nie jest za Zakazane w naszym kraju, więc, więc startuje z naszej listy. Yy, a jaki osiągnie wynik na koniec? No, zobaczymy. Na pewno jest aktywny, widać go w Radomiu, w okolicy. Mm -hmm. Może nie jest zakazane w naszym kraju, ale wydaje się, że nie do końca mile widziane, nie albo nie. nawet wręcz zakazane. W Radomiu prezydent Radomia Radosław Witkowski wydał nakaz wyjazdu dla Roberta Bąkiewicza. Oczywiście jest to w formie happeningu, ale no ta obecność tutaj no, nie jest mile widziana, oczywiście po, po, po stronie opozycyjnej. No, po stronie opozycyjnej ja myślę, że pan Robert Bąkiewicz powinien wysłać kwiaty do Urzędu Miasta, bo zarówno pan prezydent, jak i pan poseł robią, robią panu Bąkiewiczowi myślę niezłą kampanię. Jaki będzie wynik ostateczny? Zadecydują Radomianie. Ja myślę, że pan prezydent zamiast, zamiast uprawiać jakieś happeningi i biegać po mieście z jakimiś tablicami, powinien zająć się sprawami Radomia do do tego został powołany. No, ale właśnie przez te happeningi, przez tego typu wydarzenia, osoba Roberta Bąkiewicza staje się niejako twarzą listy Prawa i Sprawiedliwości w Radomie. Czy właśnie o to chodziło? Twarzy mamy wiele, myślę, że nazwiska nazwiska bardzo mocne, postacie bardzo wyraźne. Pan, pan Kuźmiuk startuje przecież do, do Sejmu, myślę, postać bardzo znana w Radomie. Nasi parlamentarzyści, naszą lokomotywą naszej listy jest pan poseł. Marek Suski. I jestem przekonany, że ta lista zrobi. Po 15 października naprawdę bardzo dobry wynik. Panie wojewodo, 8 konkretów PIS na 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej to owoce politycznej super soboty. Tego dnia odbyły się konwencje wyborcze największych partii politycznych, w tym Prawa i Sprawiedliwości oczywiście oraz Koalicji Obywatelskiej. No właśnie 8 konkretów PIS na 100 konkretów Platformy Obywatelskiej. No w tym właśnie wyścigu choćby liczbowo nie wygrała koalicja obywatelska. Panie redaktorze, powiem tak. Jeden konkret PIS jest wart miliona konkretów Platformy, jeżeli można w ogóle mówić o czymś takim jak konkrety Platformy. Są to raczej bajki, baśnie, które, które pan Tuski, jego zaplecze opowiada. Jest to partia skompromitowana, jeżeli chodzi o realizację swoich postulatów wyborczych. Wszyscy to pamiętamy. Obiecywali zmniejszenie podatków, podnieśli podatki, obiecywali zatroszczyć się o Polską Armię, likwidowali jednostki. Sam pan Tusk opowiadał, że nigdzie się nie wybiera, chce być premierem, po czym wyjechał do Brukseli. Naprawdę, 100 bajek Platformy Obywatelskiej trzeba położyć po prostu tam, gdzie miejsce tych opowieści, czyli do tysiąca baśni jednej nocy i niech to tam zostanie. Myślę, że, że jeden konkret, tak jak powiedziałem, Prawa i Sprawiedliwości jest wart każdego tak zwanego konkretu Platformy Obywatelskiej. My przez 8 lat do że to co, to, co mówimy, to robimy. Można dyskutować, czy wychodzi nam to lepiej, gorzej. Myślę, że bardzo wiele rzeczy udało się zrobić, ale jesteśmy zdeterminowani do tego, żeby realizować to, co razem z Polakami ustalimy, to, co nas zobowiązuje wobec wyborców, którzy nam zaufali. Więc, panie redaktorze, myślę, że nasze konkrety to są konkrety, a, a Platforma to są bajki. Mm -hmm, no tak, ale z tych ośmiu <laughs> konkretów, siedem już znaliśmy. Wcześniej, pojawił się jeden nowy zapowiedź wprowadzenia emerytur stażowych. Czy w porównaniu z konwencją koalicji obywatelskiej nie zabrakło w końskich pewnej świeżości? Tylko jeden nowy konkret. No ja nie wiem, czy tylko jeden, bo jest jeszcze przecież ten bondla dla, dla uczniów, którzy, którzy będą mogli podróżować po, po, po kraju i zwiedzać ważne dla naszej historii i tradycji miejsca. No to więc się myślę, z, środę że, lub z Więc myślę, że to naprawdę, naprawdę spory rok do przodu, ale nie ostatni, prawda, no, panie redaktorze? No, kampania jeszcze trwa i potrwa ponad miesiąc, więc, więc myślę, że jeszcze wiele ciekawych propozycji ze strony Prawa i Sprawiedliwości przed nami. Myślę, bardzo, bardzo konkretne, konkretne sprawy, tak jak pan powiedział, już część jest znanych, część jest w realizacji, bo już darmowe autostrady można powiedzieć, że częściowo, przynajmniej te, które możemy na tą chwilę zrobić, już są darmowe. 800 plus przecież od 1 stycznia już faktycznie się pojawia. Darmowe leki dla, dla, dla młodzieży, dla, dla dzieci do 18 roku życia i dla seniorów powyżej 65, więc to są konkrety. Mówimy, robimy. Nie opowiadamy bajek jak Platforma. pani Wojewodo, Wojewodo, rozmawiamy o konkretach PiS. Dla... Polski, takich ogólnopolskich, ale ja w naszym studiu pytam gości, przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, o konkrety i odsłonięcie kart i propozycji dla Radomia i Ziemi Radomskiej. Ciągle słyszę, że to jeszcze nie czas, że to jeszcze nie pora. Kiedy poznamy propozycję dla Radomia i ziemi radomskiej? Myślę, że już niedługo, panie redaktorze, jako grupa tutaj posłów i kandydatów na posłów, cała nasza lista, na pewno poznamy, poznamy już takie konkrety, jeżeli chodzi o nasze, nasze miasto i naszą całą ziemię radomską, natomiast myślę, że mamy czym pochwalić się, jeżeli chodzi o te ostatnie lata. Ja jestem na przykład osobiście bardzo dumny i szczęśliwy z tego, że, że też jako Radom Ni wicewojewoda mazowiecki brałem udział w podejmowaniu ważnych dla naszego miasta i regionu decyzji. Niezwykle cieszy podpisanie się osobiście tak, pod, pod, pod decyzjami chociażby takimi jak, jak umowa na przekazanie dofinansowania rządowego 35 milionów na, na, radomski, na radomski SOR, bardzo ważny przy szpitalu Wojska Polskiego, umowa na dofinansowanie Wojska Polskiego też była moim udziałem, czy, czy pozwolenie chociażby na budowę radomskiego terminala. Są to decyzje takie kluczowe dla miasta Radomia i cieszę się, że jako, jako właśnie radomianin, przedstawiciel tej ziemi, chociażby w takich przy takich decyzjach mogłem osobiście, osobiście wziąć udział, ale to, to nie tylko to, o czym mówię. No Radą w ostatnich latach to jest grubo ponad ponad 200, myślę, że blisko 300 milionów złotych, jakie z budżetu państwa, państwa tutaj trafiły, no, przebudowa wiaduktu na żeromskiego, tak? pieniądze dla pana prezydenta 76 milionów na przebudowę ulicy Warszawskiej, którą zaniechał, nie wiem czemu. Więc, więc tych inwestycji, tych pieniędzy, które ostatnio trafiły do Radomia jest bardzo wiele, i myślę, że te konkrety, które przed nami, no też będą pokazywali, pokazywały kolejne inwestycje, kolejne możliwości, jakie przed, mam nadzieję, przyszłym rządem prawa i sprawiedliwości stoją, także dla tej ziemi, dla Radomia. Pani Wojewodo, jest taki temat, który powraca co cztery lata, a może i częściej. W przypadku Radomia pewnie częściej, jest na ustach teraz wielu kandydatów z wielu komitetów wyborczych. Mowa oczywiście o statusie miasta wojewódzkiego dla Radomia. Trochę przewrotnie, zapytam pana, jest pan wojewodą, wicewojewodą, sprawuje pan urząd z Warszawy. Czy pan też jako Radomianin stanąłby w walce o to, by Radom stał się miastem wojewódzkim, odzyskał status miasta wojewódzkiego? Panie redaktorze, myślę, że pan, ja i każdy, kto nas słucha czy ogląda, by jest radomianinem i ma w sercu miasta, na pewno by za takim rozwiązaniem stanął. Szansa na miasto wojewódzkie to, to szansa na taki bardziej prężny rozwój, rozwój samego Reg radomia, ale także, także regionu. To oczywiście nowe, nowe możliwości, także jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków, czy krajowych, czy, czy europejskich. Więc myślę, że projekt, projekt ważny, no niestety, natrafił na pewno. Na, na pewne rafy w sejmie nasi parlamentarzyści mocno zabiegali o to żeby już już tej kadencji sejmu ten podział administracyjny wyłączenie Warszawy z województwa mazowieckiego i tym samym utworzenie województwa w którym radom odgrywałby kluczową rolę były bardzo zaawansowane ja osobiście nawet miałem w ręku ustawę projekt ustawy który No tak bo od, lat od o tym także w... mówiło i mówi się. tak 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 to prawda no tutaj Pro, projekt ciężki do przeprowadzenia politycznie też, bo no mówmy się tak jak są przeciwnicy naszego radomskiego lotniska na samym, w samym naszym województwie, taki, taki niestety są prze, przeciwnicy podziału, mhm. podziału województwa mazowieckiego i zaakcentowania wyższej rangi i pozycji miasta Radomia, no ale będziemy o to myślę cały czas walczyć, no, kropla drąży skałę, mam nadzieję, że ten projekt nie jest jeszcze tak do końca zamknięty i że będziemy mogli w przyszłej kadencji Sejmu, Parlamentu o tym poważnie Rozmawiać. Pani Wojewodo, Rafał Trzaskowski jutro zawita do Radomia prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, a zatem powiedzmy frontman największej opozycyjnej partii. No właśnie, duże spotkanie w Radomiu, czy to podobne spotkanie oczywiście z drugiej strony, spotkanie z wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim będzie w Radomiu, odbędzie się? Państwo planują takie spotkanie z mieszkańcami? Trzymam kciuki, żeby tak było. Pan, pan prezes, pan premier Jarosław Kaczyński jest osobą bardzo aktywną, na pewno w kampanii będzie odgrywał kluczową rolę i mam nadzieję, Mam że na tej trasie obecności pana, pana premiera radą też się znajdzie. Na pewno przyszło by na takie spotkanie wiele osób, więc trzymam kciuki za to, żeby do takiego spotkania doszło. Mm -hmm. Rafał Trzaskowski będzie próbował odbić choćby część głosów. Wiemy, że Radą i szczególnie Region Radomski to bastion prawa i sprawiedliwości. Nie będzie to łatwe zadanie, ale czy pana zdaniem jest możliwe? Panie redaktorze, powiem tak, nie jest to możliwe. No, Polacy są mądrymi ludźmi naprawdę. No, widzą, co rząd Prawa i Sprawiedliwości zrobił dla samego miasta, dla, dla całego regionu. Często spotykamy się nie tylko w Radomiu, ale także w wielu gminach, powiatach, powiatach ziemi radomskiej. Naprawdę wiele głosów takiej, takiego uznania, że, że coś się wreszcie dzieje, że są budowane te drogi, kanalizacja, inwestycje w sport, służbę zdrowia, więc ludzie to widzą i to, co mówimy, to robimy, to są te konkrety, natomiast no, jeżeli tam pan prezydent ma już tą planszę zakaz wyjazdu, to może wręczyć panu Trzaskowskiemu. Poradzimy sobie tutaj w Radomiu bez niego. Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, a także kandydat w wyborach do Sejmu z list Prawa i Sprawiedliwości w Okręgu Radomskim był gościem dzisiejszego programu Kontrast. Dziękuję panie Wojewodo. Dziękuję bardzo. Ja również dziękuję państwu i oczywiście zapraszam na kolejny Kontrast już jutro. Maciej Zieliński, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.